Znajdujemy się w Halo Rybnik, informacji turystycznej w Rybniku. Spotykamy się z panią Reginą Sobik, poetką z Rybnika. Brała ona udział w konkursie ogólnopolskim Wiosna to ty. W tym tomiku znalazły się pani wiersze. I dlatego przy okazji chcemy pani wręczyć ten tomik, żeby się pani zapoznała z pozostałymi wierszami, przemyślała jeszcze raz te swoje wierszyki. Dziękuję bardzo. A teraz przejdziemy tak do takich prostych pytań, bo w końcu jest pani tą poetką. Skąd pani pochodzi? No ja urodziłam się w Rybniku, jestem rodem tą rybniczanką, ale mieszkam w Jankowicach, to jest parę kilometrów dalej. Dla kogo pani pisze te wiersze? Piszę wiersze dla dzieci, dla dorosłych, no i po śląsku, i w języku literackim. A co chce pani przekazać w tych wierszach? No dla dzieci po prostu jakieś przesłania, żeby się nauczyły, dla dorosłych, no wiadomo, żeby mamy bardzo ciężkie czasy, troszeczkę przez te wiersze, tak żeby im rozweselić tę szarą codzienność. To tylko wiersze, czy jakieś jeszcze scenki, piosenki? Nie, nie tylko wiersze, ja piszę różne teksty piosenek, z których korzystają nasze Karolinki, to jest taki zespół Biankowica. Piszę też po prostu te sztuki teatralne dla dzieci. Tak, dzieci z przedszkola korzystają z tego i z tych wierszyków tak samo. I piszę właśnie i po śląsku, i po polsku. Czyli literackim językiem. Tak, literackim językiem i po śląsku. Przede wszystkim dlatego, że jestem tutaj, na Śląsku się urodziłam i z tego względu właśnie chcę, żeby jednak ten język, jak to mówią, gwara, ale to jest język, żeby się zachował. Czyli pani też bierze udział w konkursach jakichś literackich, bo to jest jeden z ostatnich konkursów. A gdzie jeszcze pani brała udział? Oj, nie mogę tego zliczyć na pewno. No w tym roku dużo brałam konkursów. Ostatni konkurs, który brałam udział, ale dopiero będzie rozwiązanie w październiku, to jest konkurs o strzeleckim. To jest konkurs ogłoszony przez Puls Polonia w Australii. Tak, i tam był konkurs właśnie poetycki, muzyczny, malarski i także ja brałam udział w wierszach. A co pani uważa, że jest pani największym sukcesem w tej poezji? No to, że mogę przekazać jednak te swoje przemyślenia w tych wierszach. No to jest, a po prostu dla dzieci najważniejszy jest ten uśmiech. Te dzieci, jak są zadowolone, jak one czytają te bajki. Miałam nawet taką sytuację, że kiedyś, jak wnuczka była mała, przyleciała do mnie i mówi: babciu, a masz ty jakiś wierszyk o muchomorku? Ja mówię: no wiesz co, nie mam. Ale siadłam, napisałam jej ten wierszyk. I ona się bardzo cieszyła. Czyli taka wena twórcza i na poczekaniu się u pani pojawia. No czasami tak. No to bogatą poezję pani reprezentuje, bo i dla dorosłych, dla dzieci, scenki, teatrzyki. Czyli można się cieszyć, że pani ciągle tworzy i działa. No cały czas jednak pisze. A czym jest w ogóle dla pani poezja? No wszystkim. Taką odskocznią od szarości dnia codziennego. To jest ważniejsze, że po prostu człowiek może sobie usiąść. Nawet bardzo dużo czytam innych poetów, żeby po prostu się nauczyć, jak oni piszą. I czasem zdarzyło mi się tak, że wzięłam jakiś wiersz do ręki i czytam. Ja mówię, to jest wiersz tego autora. Bo po każdy autor ma swój sposób pisania, swój styl. I potem właśnie poznałam, i zazwyczaj się nie mylę. No to intuicja wielka. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję za te ciekawe wypowiedzi. Cieszymy się i życzymy dalszej wiele tworzenia. No, dziękuję bardzo.